Przesuń wykres funkcji f od x o wektor v równy 2 minus 4. Podaj wzór otrzymanej funkcji, jej dziedzinę i zbiór wartości. Zacznijmy od naszkicowania wykresu funkcji f od x równej 9 przez x. Wykresem funkcji postaci y równa się a przez x jest hiperbola, która znajduje się w zależności od tego, jaka jest wartość a, albo w pierwszej i trzeciej ćwiartce układu współrzędnych, albo w drugiej i czwartej. Jeżeli a jest dodatnie, znajduje się w pierwszej i trzeciej ćwiartce. Jeżeli a jest ujemne, w drugiej i czwartej ćwiartce. Nasze a wynosi 9, czyli jest większe od zera. Stąd też wykres tej funkcji znajduje się w pierwszej i trzeciej ćwiartce układu współrzędnych. Czyli tutaj mamy pierwszą ćwiartkę, tu jest trzecia ćwiartka. Hiperbola zbliża się do osi x i y, jednak nigdy ich nie przetnie. Czyli tu oddala się od osi powoli i tu z powrotem się do niej przybliża. I analogicznie z tej strony, tu oddala się od osi i powoli przybliża się do tej osi. Otrzymany wykres teraz musimy przesunąć o wektor v o współrzędnych 2 i minus 4. Naszkicujmy ten wektor. Wektor o współrzędnych 2 i minus 4 jest to wektor, którego początek jest w początku układu współrzędnych, natomiast koniec w punkcie o współrzędnych 2, minus 4. Czyli mamy raz, 2 i minus 4, czyli w tym miejscu. Naszkicujmy ten wektor. Widzimy, że punkt o współrzędnych 0, 0, czyli początek układu współrzędnych, po przesunięciu o wektor v znalazł się w punkcie o współrzędnych 2 i minus 4. Co to oznacza? Że ten punkt o współrzędnych 0, 0 został przesunięty o 2 jednostki w prawo i o 4 jednostki w dół. Czyli mamy 2 jednostki w prawo i 4 jednostki w dół. Teraz jeśli cały wykres funkcji f od x mamy przesunąć o ten wektor, to znaczy, że cały wykres będziemy przesuwać o 2 jednostki w prawo i 4 jednostki w dół. Pamiętamy, aby zawsze zacząć od asymptot. Mamy asymptotę pionową, którą wcześniej była oś y, i asymptotę poziomą, którą wcześniej była oś x. Więc asymptotę pionową będziemy przesuwać o 2 jednostki w prawo. Czyli wcześniej asymptota pionowa znajdowała się w zerze, po przesunięciu o 2 jednostki w prawo będzie przechodziła przez x równy 2. Natomiast asymptotę poziomą będziemy przesuwać o 4 jednostki w dół. Czyli wcześniej przechodziła przez 0, więc przesuwamy o 1, 2, 3, 4, 4 jednostki w dół. Wykres asymptoty wykresu funkcji f od x tworzyły tutaj taki krzyżyk i hiperbola znajdowała się w prawym górnym rogu i w lewym dolnym rogu tego krzyżyka. Teraz krzyżyk tworzą asymptoty niebieskie. I analogicznie, również tutaj, nasz wykres będzie znajdował się w prawym górnym rogu tego krzyżyka i w lewym dolnym rogu tego krzyżyka. Czyli tu nasza funkcja oddala się od asymptoty pionowej i powoli zbliża się do asymptoty poziomej. I tu od dołu oddala się od asymptoty poziomej i przybliża się do asymptoty pionowej. Teraz już z wykresu łatwo odczytamy dziedzinę i zbiór wartości. Dziedzina funkcji. Aby wyznaczyć dziedzinę funkcji, przemieszczamy się od lewej strony do prawej i patrzymy, dla jakich x-ów nasza funkcja niebieska istnieje. I widzimy, że idąc od lewej strony do prawej, istnieje ona dla wszystkich x-ów za wyjątkiem dwójki. Czyli dziedziną funkcji jest cały zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem dwójki. Jeśli chodzi o zbiór wartości,
przesuwamy się od dołu do góry i patrzymy, dla jakich y-ów nasz niebieski wykres istnieje. I widzimy, że niebieski wykres jest od minus nieskończoności do nieskończoności z wykluczeniem minus 4. Czyli zbiór wartości to jest zbiór liczb rzeczywistych z wykluczeniem minus 4. Teraz wystarczy już tylko podać wzór otrzymanej niebieskiej funkcji. Nazwijmy ją G. Powstała ona przez przesunięcie funkcji f o 2 jednostki w prawo i 4 jednostki w dół. Zawsze przesunięcie lewo-prawo jest związane bezpośrednio z x. Czyli wcześniej we wzorze mieliśmy 9 przez x, więc 9 przesuwamy, a się nie zmienia. Natomiast zamiast x będziemy wprowadzać x plus coś lub x minus coś. I zawsze jest na przekór. Jeżeli przesuwamy o 2 jednostki w prawo, to będziemy wpisywać x minus 2. Jeśli przesuwalibyśmy o 2 jednostki w lewo, to dopisalibyśmy x plus 2. Natomiast do całej funkcji dopisujemy to, o ile jednostek przesunęliśmy w górę lub w dół. I tu już jest zgodnie z intuicją. Jeżeli przesuwamy w dół, to odejmujemy 4. Jeżeli przesuwalibyśmy w górę, to byśmy dodawali 4.